trzeba było tutaj dokonać takiej lekkiej korekty tutaj na szwach, ponieważ niestety mi się tutaj już zaczęło pruć. Także zapraszam Was na film Lotos Cup 2020 Olimpiada Młodzieży. A dlatego tak tam zerkam, bo teraz sobie zrobimy taką przebitkę z troszkę moich umiejętności gry w darta. Także no, taki przerywnik na początku filmu. Lecimy! No pizzo. Dawaj. Też chcę, proszę pana, uczestniczyć w nagrywaniu tego skoku. Przeskoczek. Co? Tor wolny. Ajajaj, no widać, że jednak jeszcze mało doświadczenia w ustaniu tego skoku. Dobry skok. Ja wiem. Najważniejsze, że nie ustał. O! Wow! Dobra, czas na małe podsumowanie. Jak wiecie, może tu mam wkleję wyniki z kombinacji. Ja nie jestem takim, powiedzmy, kombinatorem, profesjonalistą. Tak średnio bym powiedział, jeśli bym miał rywalizować w tego typu, w tej odmianie narciarstwa klasycznego, ale postanowiłem, że przydam się i zrobię troszeczkę punktów do klubu. No i się udało. Tu wam może teraz wyniki wkleję z tej kombinacji. Czas 37.40. Dużo lepsze jak ostatnio. Pierwszy dzień skoku, właśnie jestem na rozgrzewce. No i zobaczymy. Aura dość wiosenna, właśnie jestem nad Żylicą. No i tutaj tak na kamyczkach. No trzeba było trochę się odciąć od tego tłumu. No i tak to wygląda, tam sobie grają w gałę. No i za chwilę zawód. Bardzo dobrze, no. Lepiej skoczyłem niż do kombinacji norweskiej, co jest niemożliwe, no. Dlaczego tak, ja też się cieszę, no wiesz. Myślę, że na skoczka się nadajesz, tak jak ja, nie? Te 98 metrów, 2 metry do hektometra. Skoczkiem powinieneś zostać, tak. A nie jakimś kombinatorem. Ja tak. Nie wiem, co ty robisz na kombinacji norweskiej. No nie wiem, też tak myślę, chyba to odpuszczę, ale nie, walczymy do końca. I słuchajcie, my teraz nie sparujemy żadnym tutaj woskiem. Sorki, że taki pogłos, ale no będę musiał zainwestować w ten mikrofon już niedługo. Okej, my tutaj nie smarujemy woskiem, tylko będziemy smarować takim mydełkiem z Holmenkola, Speed Block się nazywa. No i będzie to polegało na po prostu czyszczeniu szczotką i zaraz wam pokażę, czym potem zrobienie. Potem używamy korka, czyli no po prostu wiecie jak korek wygląda, no po prostu będzie nam służył, zamiast żelazka będzie wcierał nam interes. Dobra. Wiertarkę, słuchajcie, USB-K. Ale wiertarkę za chwileczkę, ponieważ trzeba powtórzyć czynność z wyciągnięciem troszeczkę tego buzu. Za jeden przejazd muzyka dla naszych uszu.
Nie pokazywałem wam jeszcze moich biegówek, które wyglądałem tak, na które oczywiście biegałem, to połowa zawodnika. Taki se, ale co, to tyle i w sumie do jutra. Zobaczymy, co przyniesie jutro, także do następnego dnia. Na razie, trzymajcie się. No i cześć! Strasznie, proszę państwa, nie wiem, czy to dojdzie do skutku, ale zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, słuchajcie. No już strasznie wieje, no zobaczymy, co dzisiaj z tego będzie, ale mają wziąć do dzisiejszego konkursu zawody z pierwszej serii, także dla mnie to w sumie dobrze. No ale nawet z drugiej to samo, no także zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, więc czas zrobić podsumowanie dnia dzisiejszego. Skok był kurde niezły, ale spóźniłem go trochę. No i te 66,5 tu gdzieś wam wkleję wyniki, jak zwykle, tutaj na głowie tego pana. Albo tu. Albo tu, tutaj gdzieś. Rękę. Tutaj wyniki. No i no troszeczkę zabrakło, ale niestety zabrakło. Także ten do jutra albo do pojutrza, bo to długi film. No i wiecie, gdzie jesteśmy pewnie, bo tutaj kierownik budowy tego miejsca stoi. Kierownik musiał wbić tutaj na film. Oczywiście. Dziękujemy. I wesołych świąt. Witam. Poniedziałek. Jest 10 stopni ciepła i jestem właśnie pod szkołą. SMS Szczyrk. No i za chwilę wyjeżdżamy, powinien być trening na skoczni. Wczoraj, no już nie będę robił podsumowania, zrobiłem. No także co, widzimy się chyba na skoczni. Albo w hotelu, zobaczymy. Witam państwa w hotelu Panorama. Szczyrk południowy. Tak jest. Zapraszam, na razie nie idziemy na skoczni, jesteśmy po obiedzie. Co? Tak wygląda mój pokój, tutaj łyżeczka 2 lub 3. No i w hotelu Panorama musi być piękna panorama na skocznię. Na skocznię, którą ratują, bo zgon blisko. O Jezu, ta wiosna to jest tragedia, proszę państwa. Tam widać skrzyczne, ale ogólnie to jest tragedia. Wiosna po prostu, środek lutego, a taka pogoda, no niedobrze. Mamy nadzieję, że się uda coś skoczyć teraz. Teraz idę na trening, ale nie wiem czy się uda coś skoczyć, chyba na 70, no ale zobaczymy, także lecimy. Słuchajcie, jestem po treningu. W kombinezonie typu szmata nieźle to wyszło. 67 metrów. Pamiętacie, jak robiłem vloga, słuchajcie, z obozów Eisenerz. I po coś ten obóz był? Mówiłem, że nie lubię skakać na 60, a po coś był, żeby najważniejsze zawody w sezonie odbyły się na skoczni podobnej do tamtej, czyli 70. Tak. Jeszcze dopowiem, że no takiej zimy to dawno nie było, żeby był problem. Ja rozumiem 15 marca czy tam 17, ale 17 luty, no ciężko to wygląda. Ale nie ma się co jeszcze załamywać, bo najstarsi gulary twierdzili tak, że po prostu takie zimy bywały, no i się znają też najstarsi górale, wyobraźcie sobie na skokach i powiedzieli, że na 70 to trzeba wycekać i piep! Tak jest, no. No i co, panie Borku? Nie przygotowałeś na skoczni? Wiem, nie od tego ty jesteś, ale wieje tam na dole. No, ale tak z parkingu, z samochodu pana Pawła tutaj. Siedzimy sobie i oglądamy, słuchajcie, skoki. Może na kamerze nie będzie tego widać, ale dziewczyny sobie skaczą. Bo są Mistrzostwa Polski Juniorek na 70.
a my jutro zawody chyba też na tej skoczni, na której trzeba, wiecie co robić. Wiecie, jak trzeba się odbijać. Już mówiłem. Moja największa fanka. Sorki za ten pogłos, ale wiecie, tak to wygląda. Właśnie smaruję narty. Dzięki uprzejmości trenera Rafała Śliża z Wisły, tutaj na Olimpiadzie Młodzieży naszego tutaj głównego trenera, mam czym posmarować, jest czym zrobić, także cieszę się. No i to trzeba było to zrobić, bo wiecie, smarowanie to już jest połowa sukcesu. No i tak. No i jedziemy z tym. Zapraszam na opening plecaka, który dostajemy, zawsze coś dostajemy na Olimpiadę Młodzieży. Właśnie mamy teraz Śląskie 2020. Tu mamy, nie wiem co to jeszcze jest. To jest jakiś, o super, jakiś plakat, jakiś prospekcik. Tutaj curling. Tutaj jest nasz program. Narciarstwo klasyczne, skoki i kombinacje, to tutaj jesteśmy. Różne takie fajne rzeczy związane z tą olimpiadą, notatki, taki troszeczkę dzienniczek na tą okazję. Jeszcze coś mamy. O! To jest, nie wiadomo co to może być. Jeszcze termos. No na pewno się przyda. Dzięki Śląskie, że jesteście. No. Także to jest to wszystko. Na pewno się przyda. Lepszy jak w tamtym roku. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Polak, Polakowi wilkiem, walczymy o każdy grosz, jak o każdy milion, proszę Państwa. Nie pozwolę na sytuację, w której Polak będzie poniżany i opluwany w tych czasach, w czasach mojej prezydentury. Dziękuję. Ma 15, wtorek. Już tu pachnie totalnie wiosną. Ale nie, no nic, no trzeba jakoś się przygotować do tych zawodów, które no, odbędą się naprawdę, wiszą na takiej nitce. Na takiej. No i nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Trochę wieje, no ale oby się wszystko udało, bo to naprawdę szkoda by było. No ale w środę, a być minus 3 w nocy, to można by spróbować coś śniegu zrobić armatkami, no ale zobaczymy. Czas zrobić małe podsumowanie. Tak jest, no niestety, słuchajcie, te skoki na 70 mają to do siebie, że strasznie niski rozbieg był, no i trzeba było coś z tego odlecieć, postarać się. No i udało się zająć czwarte miejsce,
najlepsze w sumie w sezonie. Także, no co. Jeszcze będzie dzisiaj kombinacja. No i jutro znowu skaczemy. Na kombinacji to tylko, żeby przetrwać. No i dyplomik jest. Pierwszy od naprawdę kilku lat. Wreszcie coś się udało zdobyć. Chociaż nawet taki symboliczny kawałek papieru. Skocznie, widzicie, co się tam dzieje. Cieplutko, cieplutko. Nie wiem, co na tej kubalonce będzie, jak z tymi biegami, ale trzeba startować. Nara. I want you Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I want your blonde hair, I want your black hair, I want your brown hair, red hair, no hair, baby, I don't care. I want you every day, I want you in every way, I want you in every day, I want you in every day. Podsumujmy ten bieg. Miejsce 10. Z 6, bo niestety skok był beznadziejny, ale ja jestem skoczny, pamiętajcie. Bieg to tak dla regeneracji. No i co? No i się udało, teraz sobie jedną ręką nalewam herbatę. No i co? No i spoko, było spoko. Teraz jeszcze pójdziemy na roztruchtanie. No i chyba leżymy do jutra, bo jutro jedyny taki konkurs z roku, czyli... A sami zobaczycie, co. To jak? Jesteś zadowolony z biegu, czy jak to? Jak to podsumujesz? Jest słabe miejsce, ale z biegu jestem zadowolony bardzo. A jak to tam było? Jaka trasa? Dobra. Trochę chujowa. Kamieni, nie? Słaba. Kamieni słaba. Trochę, nie? A jak myślisz, do lipca to stopnieje, czy nie? Nie stopnieje. Nie stopnieje? Nie. Też tak myślę. Że jeszcze w lipcu można będzie zrobić tutaj kombinację. Też tak myślę. Myślę, że nie byłyby dużo lepiej gorsze ławy niż teraz. Też mi się tak wydaje. No jeszcze tak do tego biegu to... No wiecie, on był drugi w kulach. Ja musiał być pierwszy, on musiał być czwarty, no i to by i tak nic nie dało. To by i tak nic nie dało, ale wiecie co? Dzisiaj dała robota tutaj panów na skoczni w Szczyrku. Bo udało się z tego dostępnego tutaj śniegu zrobić 90. Tu widzicie tam jeszcze, tam to się już nie opłaca na 40 metrze, ale jutro zawody, o których wam powiem jutro, będą na 90. Tak. Jedyne zawody w roku takie będą jak jutro. Także szykujcie się. Piszcie w komentarzach, zgadujcie, co to może być. No. Trenerze, jak to było? Jeszcze raz? Jak to trener jechał? Trener... Ale co, z Warszawy do Bielska? No, 2 godziny jechałem. Tak szybko, maluchem? Tak, a resztę pole.